Pierwszy oficjalny zlot widzów MYSTERY TV. Sobota, 30 lipca, Sala Widowiskowa Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Początek imprezy o godzinie 13. Szczegółowy program wydarzenia oraz bilety znajdziesz na www.mysterytv.pl. Spotkaj się z nami na pierwszym zlocie widzów MYSTERY TV. Do zobaczenia! Wśród was jest zdrajca. Złap go, zanim on złapie ciebie. Minęło pół godziny, a tekst z ekranu nie znikał. Jakby inicjator tej próby wymagał, żeby te słowa weryły w mózgu u każdego bliznę. Gdzieś jest haczek, odezwał się młodzieniec w stylowych, drogich ubraniach. Widziałem masę podobnych rzeczy. Sam jestem znanym youtuberem i kręciłem o tym nieraz. Zamknij dziób, bo będziesz następny! Warknął mechanik, wyjmując z kieszeni brudne rękawiczki. Youtuber cofnął się przerażony, jakby obawiając się, że mechanik go zamorduje. Skoro widziałeś o tym tyle filmików, to jak z tego wyjść żywym? Ha? Pieprzcie dalej, i tak nie pomagacie. Powiedzieli, żeby złapać jego. Faceci, zawsze jesteście winni, a baby tylko potrafią obwiniać zamiast pomyśleć. Naprawdę chcesz w mordy, Dziwko? Piotr zakrył dłońmi uszy, by zminimalizować hałas, który doprowadzał go do szału bardziej, niż ta cała sytuacja bez wyjścia, w której się znaleźli. Czuł, jakby siedział w tym pokoju co najmniej dwie godziny. Nie sądzę, żeby chodziło konkretnie o płeć męską. Odezwała się Dagmara, siadając obok Piotra. Może chcieli, żebyśmy zaczęli obwiniać facetów. Jest was więcej, więc jeśli doszłoby do mordobicia, wykruszyliby się potencjalni zwycięzcy. Piotr zerknął na kłócących się ludzi. Nie zamierzał się wtrącać. Dostałby tylko po głowie. Zwłaszcza, że sam należał do płci męskiej, która w tym momencie była najbardziej podejrzana. Masz jakiś pomysł? Zapytał cicho. Pewnie coś bym wymyśliła, gdybym wiedziała, co dalej. Po wyrazie twarzy wydawała się spokojna, ale cały czas bawiła się palcami. Piotr uznał, że musiał to być jej tik nerwowy. Nie wiem, na co oni czekają. Aż naprawdę się pozabijamy? W tym momencie po lewej stronie gracza rozległ się stukot. Przez co się wzdrygnął, ale to tylko Sylwester pokuśtykał ku nim ze swoją kulą, po czym również usiadł przy ścianie z ciężkim westchnięciem. <laughs> Pokój jest faktycznie pusty. Poza kanapą. Podobnie jak było w pierwszym pomieszczeniu z pudłem. Jest dwanaście wejść, każde w innym stylu, ale wszystkie są zamknięte. Obawiam się, że wiem, jakie będzie kolejne zadanie – Mruknął Piotr. I niemal w tym samym czasie telewizor wyłączył się, a światło trochę przygasło, podświetlając tylko dwoje drzwi z dwunastu. Co? Co? Zapytał Sylwester zdziwiony zdziwieniem Piotra. Byłem pewien, że będziemy mieć więcej niebo i piekło. Przeczytała Dagmara napisy na podświetlonych drzwiach. Na pierwszy rzut oka wybór jest oczywisty. I tak też pomyśleli pozostali. Do tego zadania nie było żadnej instrukcji, jedynie limit czasowy, który tym razem wynosił trzy minuty. Piotr już miał sam wybrać drzwi, kiedy zatrzymał się, uważnie obserwując uczestników badania. Nie lubił bawić się w psychologa, tym bardziej, że się na tym nie znał. Nie przepadał też za interakcjami z żywymi ludźmi. Wolał swoje gry i swoich przyjaciół online, których nigdy na oczy nie widział. Teraz jednak zaintrygowały go otaczające go osoby ich zachowanie. Od kiedy tylko znaleźli się w tej morderczej psychogrze, z każdym zadaniem reakcje ludzi się zmieniały. Najpierw była panika, płacz. Złość, ogólnie ogromne emocje. Potem zaczął się podział. Niektórzy wciąż panikowali, inni patrzyli na ofiary ze stoickim spokojem. On sam czuł się inaczej, jakby bardziej wyluzowany, albo może odpowiedniejsze słowo to przyzwyczajone. Tylko, czy można się tak szybko przyzwyczaić do widoku czyjejś śmierci? Śmierci prawdziwego człowieka? A może po prostu wciąż myślał, że to wszystko było tylko złym snem. Albo że jakimś cudem znalazł się w grze komputerowej i kiedy skończą zadania, wróci do swojego pokoju jak gdyby nigdy nic. Poklepał się mocno po twarzy. Zabolało. Halo? Ziemia do Piotra, usłyszał głos Sylwestra i zerknął na ekran telewizora. Miał niecałą minutę na podjęcie decyzji. To trochę dziwne. Nie uważacie, że to dziwne? Jest dwanaście wyjść, więc dlaczego są do wyboru tylko dwa? Jeśli chcieli pobawić się w boga i diabła, to dwoje drzwi im wystarczy, odparła Dagmara. Może z każdym podejściem używają innych par drzwi? Kto wie, skąd wiesz, że używają tych samych zadań do innych podejść? Dagmara uniosła brwi. Zanim jednak odpowiedziała, inny śmiałek przekroczył próg nieba. Jego krzyki poniosły się echem po pustej przestrzeni, która znajdowała się za tymi drzwiami. To miało być niebo do cholery! Zawołał ze złością mechanik, kiedy wrzaski youtubera zaczynały cichnąć. Dlaczego tu jest przepaść prowadząca do piekła? Wybór jest jasny zakrzyknęła neurolog i rzuciła się w stronę drzwi z napisem Piekło Nie! wszyscy spojrzeli na Piotra Te też są złe Skąd wiesz zapytał nastoletni Rafał, mierząc gracza podejrzliwym spojrzeniem z okularów. Ogólnie to zauważyłem, że rozwiązałeś najwięcej zagadek od kiedy tylko weszliśmy do tego labiryntu. Nie mówiąc już o tym, że przeżyłeś bez zadrapania. Dopiero gdy o tym wspomniał, inni również to dostrzegli. Każdy z obecnych miał jakieś zadrapania, siniaki, a niektórzy i nieco poważniejsze rany. Natomiast Piotr nie miał na sobie nawet krzty kurzu. Chcesz powiedzieć, że to on? To on jest tym zdrajcą? Co? Piotr pokręcił głową z niedowierzaniem. Zerknął na Sylwestra i Dagmarę, szukając u nich poparcia, ale ze strachem zdał sobie sprawę, że oni również mają niepewne wyrazy twarzy, jakby także go podejrzewali. Co to za bzdury? Podejrzewacie mnie tylko dlatego, że udało mi się przeżyć? Wy też tu jesteście! Też przeżyliście! Coś mi tu śmierdziało od samego początku. Odezwała się dziewczyna w workowatych ciuchach i czapce z daszkiem. Miała na imię Agata. Systemu nie da się oszukać, a wygrał w kamień papier nożyce z automatem. To niemożliwe, żeby to zrobił, nie wiedząc z góry, co wybierze komputer. To niedorzeczne. Nie mamy teraz na to czasu. Niebo i piekło jest złym wyborem. Zamknij się. Nie słuchajcie go. Chodźmy. Czy to dla was nie dziwne, że tylko dwoje drzwi jest do wyboru spośród dwunastu? Dagmara i piosenkarka Tatiana, które stały najbliżej, cofnęły się zaskoczone wybuchem Piotra. Pomyślcie, powinien być większy wybór, albo. Powinien? Powiedział za dużo. Jakim wytłumaczy, że powinien? Bo w grach tak jest. Jeśli jest wybór między dwiema rzeczami, zazwyczaj są tylko te dwie rzeczy do wyboru. Jak jest ich dziesięć, wybór jest spośród dziesięciu. To przecież logiczne. Ale czy to na pewno test na logikę? Pięć sekund. Może chodzi o dosłowne znaczenie światełka w tunelu? Nie idź w stronę światła. Dwie sekundy. Piotr rzucił się w stronę najbliższych, nieoświetlonych drzwi. Poczuł, jakby ktoś próbował złapać go za bluzę, ale za późno. Gdy przekroczył próg, nie spadł w otchłań, ale poczuł, że ktoś nakłada mu worek na głowę i pozbawia go przytomności. Obudził go ból w prawym nadgarstku. Otworzył oczy i jęknął, siadając. Zanim do końca oprzytomniał, zdołał za pomocą zmysłu, węchu i dotyku rozpoznać, gdzie się znalazł. Był na zewnątrz. W końcu udało mu się uciec z tego przeklętego, zabójczego budynku. Już nabrał powietrza, żeby krzyknąć z radości. Kiedy zorientował się, że pomimo otwarcia oczu, wciąż słabo widzi. Przestraszył się, że miał uszkodzony wzrok, ale to tylko worek, który wciąż miał na głowie. Zdjął go i zamrugał oślepiony naturalnym światłem. Następnie wytrzeszczył oczy i podniósł się, rozglądając, ogłupiały. Opuścił budynek. To było pewne. Tylko, że wciąż nie wiedział, gdzie był. Znajdował się w opustoszałej uliczce jakiegoś osiedla. Po pozostałych uczestnikach badań nie było śladu. Tak jak i mieszkańcach. Nie rozpoznawał tej uliczki. To na pewno nie był krasnobród. Musiało to być jakieś większe miasto, w którym na pewno nigdy nie był. Wtedy dopadła go myśl: jaka jest w takim razie szansa, że nie wywieźli ich za granicę? Przeszedł kilka kroków, ku kontenerowi na śmieci, wygrzebał kilka opakowań po produktach. Polskie, więc możliwe, że wciąż byli gdzieś w Polsce. Co to? mruknął Piotr, w tym momencie zauważając coś na swoim prawym nadgarstku. Był to zegarek. Wyglądał na zwykły czarny smartwatch. Miał jednak w sobie dwie niepokojące rzeczy. Niedziałający wyświetlacz i igłę wychodzącą z paska i wbitą w wewnętrzną stronę nadgarstka gracza. To ten ból go obudził. Zanim spróbował wyrwać igłę, zegarek wydał dźwięk i włączył się. Na jego ekranie natomiast pojawiły się słowa: Piotr poczuł się po prostu źle. To wcale nie był koniec. Gratulacje. Pomyślnie ukończyłeś dwie z trzech prób. Ostatnia próba rozpocznie się za dwie minuty i pięćdziesiąt sekund. Ostatnia próba Czyli jednak zbliżali się do końca. Tylko na czym miała polegać, co testowała? W pokoju z kanapą Piotr analizował, czego naprawdę mogły dotyczyć te badania. Wiadomo, że chodziło o coś w zakresie psychologii. Pierwszy pokój miał zagadki. Można powiedzieć zatem, że był to test na myślenie. Drugie pomieszczenie było dość dziwne takie nierealne. Ale tu na pewno chodziło o test na odwagę. Natomiast tutaj? Czego Piotr mógł się spodziewać tutaj? Odpowiedzi zaczęły pojawiać się stopniowo. Na zegarku pojawiło się zero, a następnie czas zresetował się do dwóch godzin. Sekundy nie zaczęły jednak płynąć, więc Piotr zastanowił się, czy to kolejny limit, czy po prostu wybiła druga godzina. Po chwili nad wierszem z czasem znowu pojawił się tekst, a razem z nim uśmiechnięta pikselowa emotka. Zabawa w chowanego. Zasady gry. Punkt pierwszy, limit czasowy 120 minut. Punkt drugi, schowaj się przed radością do końca limitu czasowego albo znajdź mu smutek do pary. Punkt trzeci. Możesz używać w mieście wszystkiego, czego chcesz, i możesz przebywać, gdzie chcesz. Punkt czwarty. Odnalezienie smutku i oddanie go radości zagwarantuje Ci strefę bezpieczeństwa do końca gry. Punkt piąty. Przestrzeganie zasad gry i uniknięcie dyskwalifikacji również zapewni Ci pomyślnie ukończoną próbę. Dyskwalifikacja. 1. Próba ściągnięcia zegarka. 2. Chętno powyżej stu osiemdziesięciu. Trzy. Złapanie przez radość. Pieprzenie. Warknął Piotr i pomimo ostrzeżeń chciał zdjąć zegarek, ale wtedy usłyszał czyjeś kroki i hałas, jakby ktoś przewrócił się o metalowe śmietniki. Zerknął w stronę głównej ulicy, przy której ktoś faktycznie siedział na ziemi. Piotr rozpoznał Rafała, tego nastolatka, który oskarżył go o zdradę. Wydawał się być on czymś naprawdę przerażony. Krzyczał coś w kierunku, z którego przybiegł i zaciskał lewą rękę na prawym nadgarstku. Piotr zmrużył oczy i dostrzegł, że nastolatek miał taki sam zegarek jak on. I właśnie ten zegarek Rafał próbował zerwać z ręki. Ostatecznie mu się to udało, i w tym momencie Piotr zrozumiał, dlaczego ściągnięcie zegarka wiązało się z dyskwalifikacją. Ręka rafała wybuchła, jakby była w niej ukryta minibomba. Siła wybuchu była na tyle duża, że rozerwało mu całą prawą stronę ciała i niezaprzeczalnie zginął na miejscu. Piotr błyskawicznie puścił swój nadgarstek. Serce zaczęło mu walić jak szalone, przez co przypomniał sobie o drugim powodzie dyskwalifikacji. Czy gra już się zaczęła? Zacisnął powieki i starał się uspokoić. Tylko skąd będzie wiedział, jakie ma tętno? W tym momencie jego zegarek wydał kolejny dźwięk. Zegar wskazywał już jedną godzinę 59 minut. I 55 sekund. Nad zegarem był symbol serca i obok niego trzy cyfry, które teraz wahały się między 100 a 105. Jego tętno odetchnął głęboko, próbując jej jeszcze bardziej spowolnić, zerknął ponad symbol serca i zauważył dwa niepodświetlone podpunkty. Smutek zidentyfikowany i strefa bezpieczeństwa. Nagle dobiegł do niego kolejny hałas, spowodowany przesunięciem metalowych części śmietnika przy ulicy. Podniósł wzrok i zobaczył wysokiego zakapturzonego osobnika stojącego nad resztkami ciała Rafała. Po chwili wyciągnął on telefon i zrobił nastolatkowi zdjęcie, po czym zerknął w prawo, wprost na Piotra, który wciągnął gwałtownie powietrze. Osobnik miał na twarzy uśmiechniętą teatralną maskę o, radość. Piotr bez wahania odwrócił się i wbiegł w najbliższą uliczkę byle jak najdalej od tego czegoś nie widział tej maski pierwszy raz. Te same maski mieli ludzie, którzy zaatakowali ich w autobusie. Czy to był któryś z zaproszonych, czy może całkowicie inna? Nieuczestnicząca w eksperymencie osoba. Przebiegł kilka uliczek, ale odgłos kroków ścigającego go osobnika nie cichł. Nie wiedział, czy tamten szybko biegał. Bał się odwrócić i sprawdzić. Zachamował gwałtownie, widząc stertę brudnej pościeli, wyrzuconą obok kontenerów. Bez zastanowienia rzucił się pod nią, chowając się. Wyciszył swój oddech i za wszelką cenę próbował też uspokoić swoje tętno, które teraz pokazywało prawie 130. Po kilku sekundach usłyszał kroki, które ucichły tuż przy jego kryjówce. Zacisnął powieki, pewien, że to koniec. Nie przetrwał nawet dwóch minut w tej piekielnej próbie. Radość przeszedł kilka kroków w te i z powrotem, jakby szukając swojej ofiary bez rozgrzebywania śmieci. Po kolejnej minucie kroki się oddaliły. Piotr odczekał jeszcze chwilę, zanim wyjrzał z kryjówki. Poszedł. Udało się. Piotr odetchnął głęboko i opadł na plecy, wpatrując się w niebo. Ledwo widoczne przez wysokie bloki. Łzy popłynęły mu po skroniach. Wytarł je rękawem i zasłonił ręką oczy. Dlaczego ja? Zapewne każdy z uczestników, choć raz, zadał sobie to pytanie. Każdy z nich był w różnym wieku, zajmował się czymś innym. Ich jedyną cechą wspólną był ten sam cel. Pieniądze. Czy zanim dostali zaproszenie, byli obserwowani, żeby sprawdzić, kto był najbardziej chciwy? Sam Piotr nie potrzebował aż tak bardzo pieniędzy. Nawet nie miałby pomysłu, co zrobić z tak dużą kwotą. Być może jego głównym powodem przyjęcia zaproszenia była nuda? Chęć prawdziwej przygody, a nie wirtualnej? Szkoda tylko, że z góry nie wiedział, że ta prawdziwa przygoda okaże się prawdziwą walką o przetrwanie. Usiadł i rozejrzał się. Jeśli ma się ukrywać przed mordercą, powinien unikać otwartej przestrzeni. Po kilku minutach dowiedział się, że to nie będzie możliwe. Bloków i trudno dostępnych uliczek było w tym mieście zaskakująco mało. Więcej było parków. Głównych ulic, czy zwykłych pustych przestrzeni. Zatrzymał się przy wyjściu z ostatniej uliczki. Przed nim rozciągał się park. Był wprawdzie zadbany, pokryty zielenią i dużą ilością drzew, ale z jakiegoś powodu budził w nim niepokój. Można nawet powiedzieć, że spodziewał się tam jakichś pułapek, albo że radość tam wprost na niego czekał. Samo miasto miało swój niepowtarzalny i złowieszczy urok. Było w nim bardzo cicho. Brak hałasu codziennego życia. Nie zobaczył też do tej pory żadnego przejeżdżającego samochodu. Widział kilka po drodze, ale były zaparkowane na poboczach i puste. Żałował, że nie sprawdził, czy były zamknięte. Zaczął się nawet zastanawiać, czy on i Rafał byli jedynymi, którzy przeżyli. Ponieważ wybrali dobre drzwi. Serce mocniej zabiło Piotrowi, gdy usłyszał zbliżające się kroki. Przylgnął do ściany, pamiętając o ograniczeniu wysokości tętna. Ty? Wzdrygnął się i otworzył oczy. Okazało się, że osobnik, do którego należały kroki, to Agata, chłopczyca, która również oskarżyła go o zdradę na poprzedniej próbie. Również miała na nadgarstku czarny smartwatch. Czy ty. No wiesz, radość? Nie, nie jest za mną. Widziałeś go? Tak. Ten chłopak, on. Okej. Okay. Złapał go? Nie. Ściągnął zegarek, czyli jednak zabija. Zastanawiałam się, co oznacza tutaj dyskwalifikacja. Dlaczego cię to nie rusza? Tak szczerze mówiąc, przestałam czuć się żywa od kiedy tylko zaczęliśmy tę próbę. Nie wydaje ci się, że ta cała walka na śmierć i życie jest zbyt nierealna, żeby była prawdziwa? Ale to nie jest sen. I na pewno nie umarliśmy. Być może. Ale teraz przynajmniej śmierć mnie nie przeraża. Bo psychicznie się na nią przygotowałam. Może dlatego wydaje ci się spokojna. Byłam w tym parku. Jest dobra kryjówka w niedziałającej fontannie na obrzeżach. A ponieważ możemy się nie spotkać, to taka pozytywna ciekawostka. Radość najwyraźniej nie ma wglądu do systemu, gdzie możemy się znajdować. A założyłabym się, że mamy jakiś GPS w tych zegarkach. Także może nas gonić tylko kiedy nas zobaczy albo usłyszy. Tak zaobserwowałam. Przez pół godziny zdążyłaś to zaobserwować? Grasz dopiero pół godziny? Dla mnie minęła już godzina czterdzieści. Zimny pot zlał kark Piotra. Czyli każdy rozpoczął grę o innej porze. Być może zależało to od momentu, kiedy się obudzili. Pozazdrościł jej, bo zostało jej niewiele czasu do zakończenia próby. Zanim zdołał zapytać ją o Dagmarę i Sylwestra. Ruszyła w dalszą drogę, zapewne w poszukiwaniu kolejnej kryjówki. Mimo wszystko Piotr odczuł lekką ulgę, jeżeli jej teoria odnośnie braku ich lokalizacji u radości była prawdziwa. Oznaczało to, że musiał zdać się na intuicję, słuchać i unikać każdego, kto mógł się okazać tym mordercą. To też miałoby sens. Nie byłoby zabawy wchowanego, jeśli szukający z góry znałby położenie ofiar. Piotr wyjrzał ostrożnie na główną ulicę. Gdy nie zauważył nic ani nikogo podejrzanego, ruszył w drogę tuż przy ścianach budynków. Nie wierzył, że w parku będzie bezpieczniej, dlatego postanowił spróbować swojego szczęścia w innej części miasta. Wyszedł na skrzyżowanie i rozejrzał się, po czym zamarł. Po lewej ulica wznosiła się, ograniczając nieco widok na część miasta znajdującą się za wzniesieniem. Dzięki temu bardzo wyróżniała się postać stojąca na samym szczycie ulicy. Fakt mógł to być każdy. Jednak czarny dres, kaptur narzucony na głowę, przedmiot w ręku osobnika. Mógł prowadzić tylko do jednej konkluzji radość. Radość też chyba zauważył Piotra, bo ruszył w dół ulicy biegiem. Piotr zaklął i wystartował w prawo. Wtem rozległ się huk, który sprawił, że Piotr potknął się zaskoczony, ale nie upadł. Odwrócił się i zobaczył znak stop z małą wklęsłością. Jak w zwolnionym tempie patrzył jak radość, będący coraz bliżej, celuje w niego z pistoletu. Gracz wytrzeszczył oczy i pochylił się gwałtownie skręcając w ścieżkę prowadzącą na osiedle. Kolejny strzał również chybił celu. Ja pierdolę! Co jest? Nie wiedziałem, że mogą posiadać broń. Czy naprawdę nie wiedziałeś? Powiedział głos w jego głowie. Który czarny charakter gry nie ma broni albo supermocy? W momencie wsunął się pod niski żywopłot, układając się w pozycji horyzontalnej. Wyciszył oddech. Po dosłownie dwóch sekundach dobiegł go odgłos ładowania magazynka i kroków. Były ciężkie, czyli morterca był postawny. Kroki ucichły tuż przy jego kryjówce. Piotr zacisnął powieki, rozpaczliwie, próbując zapanować nad własnym sercem. Siedzi diabeł koło krzaka i się gapi na ślimaka. Wyszeptał nagle radość. Głos miał spokojny i komputerowo zniekształcony. Zapewne dzięki masce. Raz, dwa, trzy, kryjesz ty. W tym momencie rozległ się dźwięk niszczonych krzewów. Piotr wzdrygnął się i zacisnął zęby w palnicę, obserwując to lukę między gałęziami swojej kryjówki. To ekran zegarka, który pokazywał tętno 160. Łoskot po lewej stronie Piotra sprawił, że tętno było już w granicach 170. Po tym usłyszał ciche przekleństwo mordercy, i jego oddalające się kroki. Nie mógł się poruszyć przez kolejne kilka minut. Gdy w końcu odzyskał czucie, ostrożnie wysunął się spod krzewów i usiadł, upewniwszy się, że jest sam. Okazało się, że radość go nie znalazł. Zniszczył sąsiadujące krzewy. Piotr potrząsnął głową i ścisnął w skronie, próbując nie myśleć, co by było, gdyby musiał uspokoić tętno, a nie je jeszcze bardziej przyspieszyć. Czekaj! Dlaczego to robisz? Usłyszał niespodziewanie i skulił się, wyglądając przez dziurę w krzewach. Zobaczył na ulicy dwie osoby, które od razu rozpoznał. Weterynarz Jerzy, najstarszy spośród uczestników oraz piosenkarka Tatiana. To ona krzyczała. Jerzy trzymał ją za rękę, jakby chciał ją zatrzymać. Nagle Piotr poczuł na ramieniu czyjś uścisk, ale zanim wrzasnął i rzucił się do ucieczki, ktoś zakrył mu usta dłonią i syknął, żeby był cicho. Kątem oka rozpoznała Agatę. Wiesz, że nie mam wyboru. Takie są zasady. Pieprzyć zasady! Pieprzyć tę chorą grę, bądź człowiekiem, panie Jerzy! Piotr zastanawiał się, o co się kłócili. Wtem Tatiana obróciła głowę i zrozumiał. Jerzy miał rację, działał według zasad gry. A żeby przeżyć, trzeba przestrzegać zasad. Tatiana była smutkiem, a Jerzy ją właśnie złapał. Dzięki temu mógł prosić radość o strefę bezpieczeństwa do końca gry. Myślisz, że można odbić smutek? mruknęła Agata. Co? Ty na serio? Zostało ci kilka minut do końca gry. Agata uśmiechnęła się półgębkiem i zerwała na nogi. Chciała wykorzystać swój pomysł, kiedy nagle rozległ się świst, gdy coś szybkiego przecięło powietrze. Piotr zatkał sobie usta dłonią i wsunął z powrotem pod żywopłot. Zerknął w bok i zobaczyła gatę leżącą na wznak w bezruchu i wlepiającą w niego niewidzące spojrzenie. Z rany w czole, w którą wbiła się kula, ciekła krew. Mam smutek! zawołał Jerzy, widząc zbliżającego się mordercę. Tatiana wrzeszczała i szarpała się. Mam smutek. Dajcie mi strefę bezpieczeństwa. Piotr z napięciem obserwował, co się wydarzy. Czy faktycznie radość daruje weterynarzowi życie? Wtedy rozległ się odgłos piknięcia. Jerzy spojrzał na swój zegarek. Jego twarz rozjaśnił niemal szaleńczy uśmiech. Piotr domyślił się, że dwa niepodświetlone pola na jego wyświetlaczu zostały aktywowane. Jerzy zerknął na radość, który opuścił broń, ale nie ruszył się z miejsca. Jerzy pchnął Tatianę w stronę radości, sprawdził lokalizację strefy bezpieczeństwa w zegarku i powoli zaczął się wycofywać. Dziesięć sekund. Powiedział nagle radość i ponownie wymierzył broń, tyle że nie w Tatianę, a w Jerzego. Co? Czyż tego nie było w regulaminie? 6. Tatiana chciała wykorzystać okazję i uciec, ale mężczyzna w mgnieniu oka strzelił jej w szyję. 5. 4. Jerzy biegł ile sił w nogach, ale bardzo szybko się zmęczył. Piotr pomyślał, że starzec prędzej dostanie zawał niż zdoła uciec, kiedy radość skrócił jego męki. Odliczanie skończyło się w momencie, gdy Jerzy miał szansę zanurkować za samochodem. Spóźnił się o kilka setnych sekundy. Kula dosięgła jego potlicy. Odrzuciło go na szybę. Piotr zacisnął szczękę tak mocno, że miał wrażenie, że nadłamał sobie kilka zębów. Był następny. Wiedział to. Czuł to. Radość szedł ku Jerzemu powoli, Pewne, że w okolicy nie ma więcej zwierzyny. Piotr bezszelestnie wyszedł na chodnik, nie spuszczając wzroku z pleców mordercy. Wtedy nagła myśl go uderzyła i zamarł. A jak radość, nie był sam? Skąd pewność, że gdzieś za nim teraz nie czai się drugi morderca? Piotr szybko wyrzucił tę myśl z głowy, bo radość właśnie wymierzył telefon w stronę Jerzego. Piotr ostatni raz zerknął na morderce, który właśnie odwracał się, po czym zanurkował za blok. Przebiegł kolejne kilka kilometrów, zanim zatrzymał się, by złapać oddech. Zerknął na swój zegarek tętno 137. Grał już prawie półtorej godziny. Już niedługo. Stracił szansę pochwycenia smutku i zyskania strefy bezpieczeństwa, więc musiał znaleźć na tyle dobre schronienie, w którym dotrwa do końca gry. Wrócił do parku, z którego wcześniej zrezygnował. Może faktycznie tu będzie najbezpieczniej? Zbadał teren, ale nikogo nie znalazł. Odetchnął z ulgą, gdy nagle został złapany za ramię i wciągnięty do pustej fontanny. Szarpnął się spanikowany i chwycił sporej wielkości kamień. Stój, to ja! Piotr zamarł zszokowany z dwóch powodów. Miał przed sobą klęczącą postać z wyciągniętymi rękami. Rozpoznał Sylwestra. Kurwa! Nie wiedział, jaki wyraz twarzy miał Sylwester, bo miał ją ukrytą za smutną, teatralną maską. Ironią losu było to, że dosłownie przed chwilą Piotr myślał, że stracił szansę na strefę bezpieczeństwa. Co się dzieje? Nie mogę tego zdjąć. Długo grasz? Nie wiem. Może z godzinę, może dłużej. Piotrek, powiedz mi, co się dzieje. Jesteś pierwszą osobą, którą spotykam, od kiedy wydostaliśmy się z tamtego piekielnego pokoju. Kto tam zginął? Co? W tym pokoju. To zginął. Mechanik i ta neurolog. Ten idiota wbiegł przez drzwi z napisem piekło i spłonął żywcem. Lekarka ostatecznie nic nie wybrała i została w pokoju sama. Zanim mnie ogłuszono, usłyszałem strzelaninę. Pewnie została rozstrzelana. Piotr szybko przeliczył w myślach. Odejmując ostatnie trzy trupy, zostało ich w grze czworo. On, Sylwester. Dagmara i karateka, który wsiadł do autobusu prosto po treningu. A może tylko ich dwójka została? Jakby w odpowiedzi na jego pytanie dobiegł ich hałas z pomiędzy drzew. Wychylili się zza fontanny i zobaczyli karatekę. Ubranie miał podarte i pokryte krwią. Ledwo trzymał się na nogach. Piotr z zaskoczeniem zrozumiał, że walczył on wręcz z radością, który był pozbawiony broni. Sylwester szturchnął Piotra i wskazał na coś nieopodal mordercy. Był to jego pistolet. Piotr wiedział, co Sylwester planował. Zacisnął dłonie w pięści. Przepraszam, za co? szepnął Sylwester, zatrzymując się w pół kroku. Piotr bez słowa wypchnął Sylwestra z fontanny. Nie posiadając swojej kuli i z nie do końca pełnosprawną nogą, mężczyzna miał małe szanse na ucieczkę. Piotr stanął nad Sylwestrem i gwizdnął. Radość zamarł. Podniósł głowę i skierował wzrok na dwójkę przy fontannie. Co ty robisz? Mam smutek! Strefa bezpieczeństwa i to już! Radość przyglądał się Piotrowi chwilę, po czym skręcił kark jęczącemu karatece. Zebrał swoją broń i zaczął zmierzać w kierunku fontanny. Piotr kopnął zszokowanego sylwestra w stronę napastnika i gorączkowo patrzył to na uśmiechniętą maskę, to na zegarek. W tym momencie rozległo się piknięcie. Piotr poczuł ciarki, widząc podświetlone, Smutek zidentyfikowany i strefa bezpieczeństwa. Rozejrzał się szybko, wyszukując potencjalnej drogi ucieczki. Tam, w 10 sekund, powinien zdążyć schować się w szkole. Nagle usłyszał cichy śmiech i odwrócił się z powrotem do radości, który trzymał za kark Sylwestra. Pięć sekund. Piotr stracił sekundę na opanowanie swojego ciała, kiedy to odmówiło mu posłuszeństwa ze strachu. Rzucił się w stronę szkoły. Czy zdoła opuścić park i zasięg strzału? Gdy doliczył do jednego w głowie, padł na ziemię i posunął po asfalcie, jednocześnie słysząc odgłos wystrzału i kroki biegnącej radości. Wytrzeszczył oczy widząc przed sobą szansę. Kopnął pół półotwarty włas i wskoczył do kanalizacji. Upewniwszy się, że radość go już nie goni, zatrzymał się, by złapać oddech i uspokoić tętno, po czym spojrzał na zegarek i kliknął w strefę bezpieczeństwa. Na wyświetlaczu pokazała się mapa. Pośród żółtych linii, które oznaczały budynki i ulice, które się nad nimi znajdowały, była czerwona, przyblakła kropka. Musiała oznaczać jego pozycję. Nieco dalej zobaczył żółtą. Przeszedł kilka kroków i znalazł się na niej. Jednak nie znalazł nic, co mogłoby potwierdzić, że znalazł się we właściwym miejscu. Czy to była ta strefa bezpieczeństwa? może była na górze. Jego kropka była przyblakła. Mogło to być dlatego, że znajdował się pod ziemią. Bał się wrócić tą samą drogą, więc ruszył przed siebie w poszukiwaniu innego wyjścia. Znalazł je kilka minut później. Gdy wyszedł na powierzchnię, potwierdził swoją teorię, kiedy jego kropka zrobiła się intensywnie czerwona. Ruszył biegiem w stronę swojej bezpiecznej strefy, którą okazała się budka drużnika przejazdowego. Na drzwiach miała naklejoną żółtą emotkę, którą znał z prezentacji gry. Zanim jednak dotarł do budynku, usłyszał znajomy krzyk i spojrzał w prawo. Ku niemu biegła Dagmara. Wyglądała na wykończoną, ale nie poddawała się. Pomachała do Piotra i zawołała coś, ale nie zrozumiał słów. Najpewniej prosiła go o pomoc. Piotr otworzył usta, by ją przeprosić, kiedy nagle z zastacji benzynowej, która znajdowała się koło torów, wychynęły ręce i chwyciły dagmarę, porywając za budynek. Piotr wiedział, że to radość, więc szybko wbiegł do budki drużnika przejazdowego. Budynek był pusty, brudny i miał tylko parter. Piotr zamknął się i zabarykadował drzwi, po czym usiadł przy ścianie i spojrzał na zegarek. Dwanaście minut do końca tylko dwanaście. Odetchnął głęboko i odchylił głowę do tyłu. Coś jednak wbijało mu się w nerkę. Przeszukał bluzę i zorientował się, że cały czas miał przy sobie latarkę z drugiej próby. W pomieszczeniu nie było całkowicie ciemno, więc postanowił jej nie włączać. Może się jeszcze przydać. Wyprostował się, wracając do pozycji siedzącej, kiedy nagle coś pojawiło się tuż przed jego twarzą był to zwisający z sufitu do góry nogami zakrwawiony nieboszczek. Piotr tak się przeraził, że krzyknął i uderzył plecami w ścianę. Tętno raptownie skoczyło do góry. Zanim zdążył opanować sytuację, na wyświetlaczu przy ikonce serca pojawiło się 181. Przeraźliwy wrzask gracza i dźwięk rozrywanych kończyn rozbrzmiał echem w budce drużnika przejazdowego. Po czym zapadła cisza, która wypełniła z powrotem puste pomieszczenie. Projekt 32 Liczba Uczestników 50 Ocalałych 0. Projekt 33 Liczba Uczestników 45 Ocalałych 1. Samobójstwo po trzech dniach od zakończenia badania. Projekt 34 Liczba uczestników, 30. Ocalałych, dwójka. Jedna osoba zaginęła niedługo po zakończeniu ostatniej próby. Nie odnaleziona do tej pory. Druga osoba, przetrzymywana na psychiatrii. Podejrzenie schizofrenii, brak kontaktu z jednostką. Projekt 35. Liczba uczestników, 20. Próba trzecia. Osiemnaste podejście pierwszej rundy zakończone. Odgłosy klikania w klawiaturę komputera. Ciche buczenie maszyn i komentarze personelu rozbrzmiewały w pomieszczeniu, które znajdowało się w centrum bezimiennego miasta. Automatyczne drzwi za personelem rozsunęły się, i do środka weszła elegancko ubrana kobieta w nieskazitelnej fryzurze i mocnym makijażu. Skrzyżowała ręce na klatce piersiowej. Przyjrzała się krytycznie ekranom komputerów. Jak wygląda sytuacja? Zapytała kobieta. Na identyfikatorze, za pomocą którego dostała się do pomieszczenia, widniało imię Ewelina Jarzębska. Dwudziestu kandydatów zgłosiło się do badań z zakresu psychologii behawioralnej pod patronatem profesora Jakuba Ibrahama, pani doktor. Do drugiej próby zakwalifikowano 16 osób, do trzeciej próby przeszło osiem osób, a po trzeciej próbie? Pracownica zawahała się i zerknęła na sąsiadkę. Jakby szukając poparcia w tłumaczeniu się, doktor Jarzębska zmarszczyła brwi. Czyli kolejny nieudany projekt. Założyłam, że jak zmniejszymy liczbę uczestników efekt będzie lepszy, bazując na rezultatach poprzednich podejść. Nie powiedziałbym, że aż tak nieudany. Rozległ się głos od strony drzwi i do pomieszczenia ktoś wszedł. Właściciel kurtki i kuli ortopedycznej zdjął smutną maskę teatralną i uśmiechnął się do doktor Jarzębskiej, która jednak nie podzieliła jego nastroju. Daj sobie spokój z aktorzeniem, Krasoń. Pamiętaj, że jesteś tu tylko dzięki mnie. Sylwester Krasoń odrzucił kulę i rozprostował się, poruszając chorą nogą. Na kostce miał elektroniczną bransoletę. O, ciekawe macie podejście do ludzi. Kontynuował, podchodząc do jednego z komputerów i uśmiechając się na widok ciała Tatiany. Wow, te to dopiero pocieło. Doktor Jarzębska wywróciła oczami i poprosiła o kolejną analizę, tym razem zachowania uczestników. Po pierwszych dwóch próbach wyeliminowano dziewięć osób czego tylko 10 od początku wykazało jakąkolwiek reakcję na czyjąś śmierć lub zranienie. Kolejne 6 nie wykazało żadnej reakcji, a kolejnym 4 sprawiło to przyjemność. Czyli mieliśmy więcej potencjalnych kandydatów do egzemplarza X niż się spodziewałam,“ moruknęła do siebie doktor Jarzębska. Egzemplarz X, wyhodowany przez was psychopata, co? Aż mi przykro, że ja nie zostałem wzięty pod uwagę. Daruj sobie. Dobrze wiesz, dlaczego to robimy. A, tak. Heroiczna walka z psychopatami w niedalekiej przyszłości. Szukacie techniki zapobiegania powstawaniu takich indywiduów. Tylko nie wiem, jak nazwać wasze badania, pani doktor. Zmarłych też wskrzeszacie? Strach. Jest jednym z czynników, dzięki któremu możemy rozpoznać w człowieku zalążek psychopatii. Psychopata nie zawsze jest mordercą jak ty, Krasoń, ale zawsze będzie inaczej reagował na śmierć, otoczenie, ludzi i przede wszystkim strach u niego będzie mniejszy. Zostałeś wybrany jako pomoc w tym projekcie, bo mieliśmy nadzieję, że jeśli jeden z obiecujących uczestników Zdobędzie na początku poparcie innej ofiary. Wskaźnik przeżycia i rozwoju psychopatii się zwiększy. Najwyraźniej się myliłam. Tak, to był faktycznie obiecujący przypadek. Nałogowy gracz komputerowy. Kiepskie kontakty z prawdziwymi ludźmi, oderwany od rzeczywistości. Niestety, okazało się, że miał więcej empatii niż taki mechanik czy malarka. Doktor Jarzębska prychnęła i miała wrócić do swoich obowiązków, kiedy odezwał się jeden z pracowników. Pani doktor, potwierdzam, że nie mamy w systemie nikogo, kto miałby być powiązany z malarstwem. Co powiedziałeś? Doktor podeszła do niego i spojrzała na monitor. Pracownik pokazał jej dane wszystkich uczestników. Była sekretarka, neurolog czy nauczycielka. Ale żadna z kobiet biorących udział w eksperymencie nie była malarką i nie była w żaden sposób powiązana z tą dziedziną sztuki. Doktor Jarzębska zmieszała się i chwyciła swój telefon, wystukując numer jednego ze swoich zaufanych kontaktów. Sylwester z kolei uśmiechnął się jeszcze szerzej i potarł brodę. A to niespodzianka. To z ciał, znajdujących się w dziurze w ulicy za stacją benzynową, był tak duży i różnorodny, że na pierwszy rzut oka wyglądał na kopiec brudnych ubrań. Nagle jedno z ciał uniosło się do pozycji siedzącej, rozejrzało się, po czym odgarnęło włosy z twarzy i sprawnie wyskoczyło na powierzchnię. Dagmara Nowak wzięła głęboki wdech. A następnie wydech, rozkoszując się ciszą i powietrzem zmieszanym z zapachem krwi, niezamieszkanego miasta. Uśmiechnęła się i otworzyła oczy, po czym wróciła nad dziurę, pomachała trupom i powiedziała: Było naprawdę zabawnie ciao. scenariusz Paulina Ziarko czytał Jakub Rudka